Marian, tu jest jakby luksusowo, tylko to mi się ciśnie na usta. Jak tylko tutaj przyszłam, to od razu o tym pomyślałam, a przyszłam na jacht i właśnie w podróż tym jachtem Was zabieram, bo o jachtach dzisiaj w Miszyn Faszyn. Klaudia Bednarz, serdecznie zapraszam. Te najdroższe potrafią kosztować nawet miliardy dolarów. Mają lądowiska dla helikopterów, baseny, wanny z hydromasażem i miniaturowe łodzie podwodne, podobno z systemem antyrakietowym. Aż takiego przepychu dzisiaj nie będzie, ale luksus macie zapewniony jak w banku. Zaczynamy od luksusu, tego za około 200 000 złotych. Wbrew pozorom najtańszego w tym rankingu. Mamy przykładowy model Antilla 26cc, który zbudowaliśmy, ale robimy różne jachty, głównie żaglowe, ale nie tylko. Rzeczywiście tutaj robimy pod konkretne zamówienia, więc no, w Polsce jest duże zapotrzebowanie na jachty. A jakie jachty na przykład udało się Panu już zrobić? Tak, jakbyśmy mieli bardzo ogólnie odpowiedzieć na to pytanie. To chyba trzeba by dużo czasu na to poświęcić, bo ćwierć wieku robiąc jachty to mogę długo wymieniać. Przeważają jachty żaglowe rzeczywiście, raczej dla prywatnych osób, więc są to jachty jednak śródlądowe, pływające po Mazurach 7-8 metrów. Kiedyś typowym jachtem jacht był 6-metrowy. Dzisiaj troszeczkę urosła, ta poprzeczka się przesunęła, na typowy jacht stał się już 8-metrowy. Coraz częściej ludzie wynajmują takie jachty na wakacje na przykład. Zauważył Pan jakiś taki wzrost zainteresowania? Znaczy bardzo gwałtownie rośnie ilość jachtów czarterowych. Wiele osób nie ma czasu po prostu. Nie możesz sobie poświęcić miesiąca urlopu na żeglowanie i nie opłaci się po prostu mieć swojego jachtu. Lepiej jest wyczarterować jacht na tydzień, nie ma kłopotów, bo dzwonię, zamawiam, płacę oczywiście, ale po tygodniu oddaję kluczyki, mówię dziękuję, tak? A prywatnym jachtem trzeba się opiekować stale. A tak to wszystko wygląda od kuchni. I na początek kuchnia, zobaczcie sami, lodówka, ona też tutaj jest. Takie się ją otwiera. Do tego jest kran ze zlewem, jest też kuchenka. No a dalej mamy łazienkę. Żeby nie było, jest tutaj wszystko, zobaczcie sami. Jest toaleta, jest umywalka z prysznicem, który można wyciągnąć tak samo. Mamy kolejny bajer. No ale idziemy dalej, zobaczcie. Duży stół, dwie kanapy, czyli taki salon, przy którym możemy sobie posiedzieć. Do tego mnóstwo szafeczek i skrytek, na przykład taka, gdzie można schować filiżanki i różne inne gadżety. W ten sposób się zamyka, już mnie tutaj poinstruowali. Idziemy dalej. Mamy sypialnię, duże łóżko, mnóstwo różnych dodatków i dekoracji, które umilają nam przebywanie tutaj. Jak dla mnie 4-5 gwiazdek. Tyle daję za taki luksus. Przejęłam stery. Teraz to ja kieruję i to ja decyduję, gdzie je płyniemy. Współczuję tym, którzy ze mną płyną. Ale jedziemy, co? Jedziemy oglądać kolejne jachty na warszawski salon jachtowy. Zobaczcie, jakie Saint-Tropez nam się zrobiło w tej Warszawie. Zjechały tu jachty z całego świata, no i mamy jeden taki luksus. Za chwilę do niego wejdziemy i zobaczymy, co tutaj takiego jest nadzwyczajnego. Chodźcie razem ze mną. O, wow. Zapnijcie pasy, ja za sterami, może być niebezpiecznie, sama się boję, ale spójrzcie, jak tutaj jest, jaki to jest luksus. Wszędzie skóra, wszędzie najlepsze materiały, wszystko lśni, nawet zobaczcie, zwykła umywalka, która tak wygląda, ona błyszczy. Do tego wszystkiego jest tutaj tyle rzeczy, że ja nie wiem, na czym oko zawiesić. Składa się z kokpitu, pod pokładem z dwóch kabin, łazienki, części kuchennej. Jest to dosyć popularny model i często klienci go lubią oglądać, mówią, że na targach im się bardzo podoba właśnie. No luksus, trzeba przyznać. Jest dobrze wykonany, to prawda. Jest też stylistyka ciekawa, to połącząca stylistykę sportową ze sportowym zacięciem. Jednocześnie też ładna linia boczna. Na wodzie się prezentuje też całkiem okazale. Okej, no to w takim razie chodźmy. Niech Pan nas o nim oprowadzi. Tak. Po kolei, gdzie idziemy na początku? Tutaj mamy miejsce, gdzie zasiada kapitan czy sternik. Mamy pulpit ze wszystkimi urządzeniami, z urządzeniami nawigacyjnymi, jak i również instrumentami do obsługi silnika, przekładni, do sterowania całym jachtem. Mamy tutaj części kokpitu też. Coś jakby kuchnia? Rekreacyjna część, tak zwana kuchnią. Tutaj mamy lodówkę, która jest dosyć. Tu jest lodówka. Pożyteczną rzeczą, użyteczną na jachcie. Czasami wręcz najważniejszą w gorące dni, kiedy cała załoga z kapitanem przebywa rekreacyjnej części w kokpicie. Mamy materac. Coś ala salon? Coś jakby salon, tak, z częścią otwartą, półotwartą, w części rufowej też i zadaszoną też w hartopie, który jest nad nami. Hartop ma otwierany szyber, dach, fajna rzecz, widać niebo, jednocześnie w dni, kiedy nie ma, jest zła aura, chroni nas przed deszczem, a w gorące dni możemy go otworzyć, żeby korzystać z kąpieli słonecznych, mieć przewiewną część w hartopie. To możemy zamknąć w jakiś sposób? Tutaj jest jak najbardziej taka część, która zdaje się zamknąć. Jest plandeka z przedoczystymi szybami, które dalej pozwalają funkcjonować. Tak, są szyby, przez które widać całkiem dobrze, tak samo jak przez te boczne szyby, które są w parkecie na stałe zabudowane. No a po podkładem mamy całkiem, tak jak pani zauważyła, część... Pójdźmy tam, zobaczmy co tam dalej. ...wyglądającą część bardziej luksusową. Kilka schodków w dół i jesteśmy w kabinie dziobowej. A co tutaj jest na przykład, jakbyśmy mieli tak po kolei? Funkcjonalną część jachtu nazwaną łazienką. I prysznic? Tutaj, tak, proszę zobaczyć, że w tej klasie wielkościowej jachtów 33, 4, 2 stopy rzadko można spotkać tej wysokiej jakości wykończoną część łazienki. Jest to charakterystyczne raczej dla jachtów 40-50 stóp i to też było jakby głównym zamysłem projektowym włoskiego biura projektowego Ino Alessandro, który jest projektantem tego jachtu. Główny projektant, architekt zaczerpnął z własnego doświadczenia przy pracy z większymi jednostkami, przeniósł w pigułce to doświadczenie w postaci właśnie aranżacji wnętrza do mniejszej jednostki, jaką jest Cobra 33 i ten rodzaj wyposażenia i standard otrzymał jacht właśnie bazując na takim trendzie koncepcji związanej z budową większych jachtów. To jest duży jego plus, to jest argument. I tutaj z drugiej strony też jest łazienka? Są dwie? Mamy część, tutaj jesteśmy załóżmy w części dziennej, tu mamy część wypoczynkową, nocną. To jest ale to sypialnia. Wygląda, chodźcie. Ta kabina pełni rolę właśnie najczęściej kabiny sypialnianej. Mamy duże łóżko, duże łoże typu king bed. Że też tyle rzeczy można zmieścić w tak małym pomieszczeniu. Mamy miejsce, gdzie możemy usiąść, odpocząć. Są szafy, szafki górne, dolne, garderoba na odzież z wieszakami. Jest też miejsce do montażu telewizora, miejsce na głośniki, taką część właśnie entertainment, czyli taką rozrywkową, mówiąc w języku polskim. Taki wypoczynek i rozrywka połączone. Rozrywka właśnie w tych godzinach, kiedy słońce nie świeci, tylko jest noc. Taki luksus, moi drodzy, kosztuje 1 000 000 złotych. Ten konkretny egzemplarz kosztowałby, bazując na wartościach cennikowych, z tym wyposażeniem blisko 1 000 000 złotych netto, aczkolwiek ceny tych jachtów rozpoczynają się w okolicach 160 000 euro netto w podstawie z 2 silnikami. No do tej ceny oczywiście dodajemy potem już wybrane wyposażenie, no i budujemy cenę finalną, o której dostaje klient. Dobry rabat. Dobry rabat. Dobry rabat. A jak obejrzy Vox Music TV, to jeszcze lepszy. Mam nadzieję. A już za chwilę w Miszyn Faszyn kolejne propozycje jachtów z najwyższej półki. Nie przegapcie, może akurat to wam się przyda przy negocjacjach. Oglądacie Miszyn Faszyn, dziś o jachtach. Zwiedzamy te najbardziej luksusowe i sprawdzamy, za co można je pokochać. Opcja numer 2, troszkę tańsza, tylko za 500 000 złotych, ale co to jest, moi drodzy? Nie wszystkich na to stać, ale tych, których stać, mogą sobie na to pozwolić. A o tym wszystkim opowie mi mój dzisiejszy gość. Dzień dobry. Dzień dobry. Klaudia Bednarz, bardzo mi miło. Bardzo miło, Jakub Rzeszuk. Panie Jakubie, co my tutaj mamy za takie pieniądze? No trochę więcej, jak pani powiedziała, bo standardowa specyfikacja tego jachtu zaczyna się od 659 000 netto, tak więc troszeczkę więcej, aczkolwiek nie aż tak dużo. Tutaj mamy ekskluzywnie wyposażony jacht wypornościowy, można go nazwać wypornościowym jachtem w takim języku technicznym, a jest to tak typowy taki houseboat, który daje nam jakby no pełen luksus wypoczynku na wodzie. Mamy 3 kabiny zamykane, mamy 2 prysznice z łazienkami i z toaletami i potężną z panoramiczną widokiem na cały tutaj świat za nami, mesę. 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 Tak się nazywa jakby techniczne określenie tego miejsca, w którym siedzimy w tym momencie. A, to jest mesa. No dobra, fajnie. Pokaże mi pan to wszystko, co tutaj jest po kolei? Oczywiście. Chodźcie. Jest to sypialnia tak zwana armatorska. Jest to główna sypialnia... Nie amatorska. Armatorska. Jest to główna sypialnia jakby właścicieli jachtu, wyróżnia się jakby tutaj całym wykończeniem tego, całkowicie odróżnione od reszty kabin, które mamy jeszcze na rufie, które są dla reszty załogi. No i tak, telewizor, łóżko, okienka, przez które możemy sobie piękny widok oglądać i toaletka. Tak, toaletka. Specjalnie coś dla kobiet. I dużo schowków? Szafek, tak, schowków. Myślę, że mamy tutaj miejsca naprawdę na wiele swoich jakby rzeczy. Ten jacht jest iloosobowy? Głównie tak, żeby się dobrze nim pływało i eksploatowało taką jednostkę, to jest 6-osobowy. Wtedy mamy 3 kabiny, po 2 osoby w każdej kabinie. Aczkolwiek jest to rejestrowane na 8 osób, ponieważ mamy jeszcze w mesie stół, który się składa i możemy jeszcze tam dołożyć jakieś osoby właśnie do spania. Kolejne przystanki. Po prawej i po lewej burcie mamy toaletę z prysznicem, po drugiej stronie również taką symetryczną i idąc dalej mamy 2 koje rufowe. Jeżeli uważacie, że macie małą kuchnię i że nie wiecie, co w niej zmieścić, to wystarczy przyjść na taki jacht i rozejrzeć się, co oni tutaj wymyślili. Sami zobaczcie. Zapraszam pana operatora z tej strony. To niby blat, a tak naprawdę miejsce na sztućce. Otwieramy i sobie wszystko chowamy. To nie koniec. Tutaj na przykład klikamy, żeby wszystko otworzyć i mamy szafeczkę. Narożną, bo narożną, ale wszystko możemy sobie zmieścić. Wcale nie musimy tego zabudowywać. Kolejne miejsce. Takie tam kosze i różne inne rzeczy. No i najlepsze. Talerzyki, miseczki i różne inne rzeczy. Albo zlew, albo blat. Jak teraz. No, lodóweczka pojemna, trzeba przyznać. Kuchenka, indukcja. O, no, biedy nie ma. Można mieszkać. W sumie biedy to tu nigdzie nie ma. Wszędzie błysk, skóra, świetne materiały, wszystko zrobione na glans. Specjalnie z myślą o tych najbardziej wymagających klientach. Jachty są dla wszystkich, dla ludzi młodych, również dla starszych. Zależy kto co szuka i czego oczekuje. Wiadomo, można wynająć ten jacht w okresie przed sezonem, czyli jak jest jeszcze spokój, nie ma dużo ludzi na Mazurach, a również w sezonie, tak więc możemy troszeczkę sobie bardziej aktywniej spędzić ten czas. A czy potrzeba specjalnych uprawnień, by móc wypłynąć takim jachtem? Tutaj ta sytuacja to się troszeczkę zmienia, jest różnie, w różnych latach bywało. Na dzień dzisiejszy do 7,5 metra długości jachtu żaglowego nie są potrzebne żadne uprawnienia żeglarskie. Powyżej 7,5 metra uprawnienia są, więc ten jacht, który mamy ponad 8 metrów długości, wymaga uprawnień. Patent żeglarza w zupełności wystarcza. Formalności nie są skomplikowane, jest to dosyć łatwo zdać ten patent. W jachtach motorowych jest sytuacja troszeczkę inaczej podzielona, bo tam od mocy silnika jest i od prędkości jachtu wzięte pod uprawnienia, więc okazuje się, że duży jacht mający mały silnik płynący 5 km na godzinę nie wymaga uprawnień. Nie jest to samo z nieposiadaniem umiejętności, bo niestety ludziom się wydaje, że wsiadamy z samochodu, przekręcimy kluczyk i to jest tak samo. Nie, tu jest inne przepisy, troszeczkę prawo drogi i nie sztuka jest płynąć przodkiem, sztuka to jest zacumować. Chyba coś o tym wiem. Ahoj! Dobra, teraz to zrobię, żeby nie walnąć w tamto. Nie pomoże mi pan, bo ja nie wiem, jak to zrobić! Jeśli kręcimy, to nie pomoże mi pan! Panie Michale! Bo nie wiem w to! Ale trzeba było pomachać, pozdrowić sąsiadów, no prawda? A już za chwilę w Miszyn Faszyn o kolejnych pływających apartamentach będzie też impreza, bo jacht niektórym jednoznacznie się z tym kojarzy. Jesteś szalona, mówię ci, zawsze byłaś, skąd wreszcie śnić. Zostańcie do końca. Luksusowe jachty są dzisiaj motywem przewodnim w Miszyn Faszyn. Teraz czas na kolejny. Można powiedzieć, że to jest taki pływający apartament. Na tym jachcie mamy 3 kabiny. Każda kabina jest wyposażona w toaletę z prysznicem. Tak więc mamy tą swoją prywatność i pełen komfort jak na przykład w hotelu. Tylko że mamy lepszą możliwość zwiedzania Mazur od strony wody. To jest taka nasza duma. Futura 40 Grand Horizon to jest nasz najlepszy jacht na ten moment. W najlepszej, można powiedzieć, opcji wyposażenia. To znaczy najlepsza opcja wyposażenia? To znaczy po prostu wszystkie te rzeczy, których oczekujemy od jachtu rekreacyjnego, ten jacht posiada lub ewentualnie na indywidualne życzenie może posiadać. Tak? Łazienka z prysznicem? Jest. Sypialnia? Jest. Duży stół? Jest. 2 kanapy? Są. Gdzieś, gdzie się mogę opalać? Oj, jest kilka takich miejsc. No i jakieś centrum dowodzenia, żeby jakoś tam się sterowało tym. Jest sterówka i jest też również tak zwany fly bridge, czyli na dachu mamy dodatkową sterówkę i również kanapy, na których możemy się opalać czy spędzać czas z rodziną, ze znajomymi. I tutaj, co ciekawe, w naszym jachcie Futura 40 ten fly bridge jest w standardzie. Kuchnia? Jest mesa z kuchnią również. Tak. Lodówką, z barem, z... Co jeszcze chcemy? Lodówka, mikrofalówka, kuchenka, no po prostu opcje wyposażenia są najróżniejsze i modyfikowalne. No to sprawdźmy, czy to nie są tylko obiecanki. To jest to centrum dowodzenia, o którym rozmawialiśmy. Tak, tak. Tutaj właśnie jest ta standardowa, podstawowa sterówka, gdzie znajduje się, wiadomo, stanowisko sternika z kołem sterowym, z dodatkowym wyposażeniem. Opcji wyposażenia jest również GPS, sonar, tak zwany ster strumieniowy, który ułatwia sterowanie jachtem również na mniejszych akwenach wodnych. Tutaj obok tego miejsca sternika znajduje się również kuchnia. Tak, mama gotuje, tata steruje. No, na przykład. Różnie to bywa, tak? Różnie to bywa. I tutaj co mamy w kuchni? Tutaj mamy w tej opcji oczywiście, ponieważ te opcje są również indywidualnie uzgadniane. Mamy lodówkę, mamy kuchenkę, te standardowe szafki, szuflady, które umożliwiają nam tutaj umieszczenie wyposażenia kuchennego. Mamy tutaj też również dwie kanapy i składany stół jadalny. O, tak to wygląda. I dalej mamy przejście na kolejne kajuty. No to chodźmy. Znajdujemy się właśnie na tak zwanym fly bridge'u. Można to przetłumaczyć jako taki fruwający pokład, tak? To jest pokład na dachu. Znajduje się tutaj również druga sterówka i znajdują się miejsca do opalania, po prostu do takiego typowego relaksu, wypoczynku. Tak? Dzięki temu, że jest ta druga sterówka, to sternik ma możliwość przebywać przez cały czas tutaj razem ze swoimi gośćmi, z resztą załogi. Nie musi być na dole i robić brudną robotę, tylko może się bawić tak samo. Tak, może się bawić tak samo, rozmawiamy, cieszymy się po prostu towarzystwem. Tak? Na imprezy się nadaje? Oczywiście, że tak, zawsze, szczególnie z waszą telewizją. Nie wiem jak to jest, ale jak tylko powiem, padnie słowo impreza na jachcie, to od razu wszyscy się dziwnie uśmiechają, nie wiem kompletnie o co chodzi. Imprezy oczywiście tak, jest to metoda spędzania wolnego czasu, więc raczej przyjemnie i w większym gronie znajomych. Oczywiście są pewne ograniczenia, więc nie w trakcie żeglugi, zresztą oczywiście też można, po prostu alkoholu nie należy używać, a po dobiciu do brzegu mamy na Mazurach szczególnie i zresztą i tutaj na Zalewie Zegrzyńskim mamy bardzo dużo miejsc, gdzie można stanąć, spokojnie rozpalić ognisko, posiedzieć. Zakochańców złapaliśmy, mamy pierwszych chętnych na ten jacht. Hej! Bierzecie ten jacht? Tak, pewnie. Patrzę, już wam się spodobał. Już się zaklimatyzowałem. Wiecie się jak na swoim. Tak, tak, dokładnie. Co mi się najbardziej podoba? Sorry, że tak przerwałam, no ale musiałam kogoś zapytać i tak ładnie wyglądaliście. Najbardziej nam się podoba to, że nie jest za ciasny, że po prostu można by się do niego wprowadzić, mieszkać w nim, zaprosić gości i nawet w kilka osób nadal nie będzie za ciasno, bo są 3 sypialnie i no na mniejszym to sobie nie wyobrażam. Na mniejszym to można wypłynąć gdzieś na weekend, ale żyć to by się nie dało na mniejszym. No to by toaletka pewnie najbardziej. Tak. Kobieta kobiety zrozumie. No pewnie, a tobie coś najbardziej podoba? Ten zacny ster. Tak. Wyobrażałem, że mógłbym pod statuę w Stanach sobie dopłynąć na tym zacnym jachcie. Już nawet miałeś taką wizję, to znaczy, że będzie twój. Zobaczymy, pożyjemy. Oglądacie, podziwiacie, powiedzcie, podobają wam się te luksusy? No wiadomo. Co najbardziej? Mnie akurat bardziej chyba interesują podróże, więc... Podróże bardziej niż jachty? Tak. Czy podróże jachtem? To najlepsza w ogóle opcja by była. Idealnie. Jakie poruszenie! No fajne są, bardzo fajne są te jachty. Jakie najbardziej, co najbardziej ci się w nich podoba? Można pływać. No to jest na pewno jakaś zaleta jachtu. No i robią wrażenie, są takie, no takie duże. Jacht to luksus? Jacht to luksus, no zdecydowanie. Czym dla ciebie jeszcze jest luksus? Czym jest luksus? No, generalnie podróże, to jest, no, nie każdy sobie na nie może pozwolić, także to jest pewien rodzaj luksusu. No, a jacht to umożliwiają, jakby nie patrzeć. Który jacht się panu najbardziej podoba? Czy taki bardziej za milion, za pół miliona, czy za 50 tysięcy? Bardziej za milion. Za milion. A co najbardziej w tym za milion się podoba? Nie wiem, bo go nie oglądałem, ale wszystkie są chyba fajne. Zauważyłam, jedna pani z dzieckiem między tymi jachtami, no muszę zapytać. Mąż jest na jachcie. A pani jest skazana na to, żeby cierpieć na tym jachcie przez męża pasję. Tak, dokładnie. Także no, staram się mu towarzyszyć. Jak współczuję. Dziękuję. Bardzo trudna sprawa. Ale lubi pani chociaż trochę te jachty? Nie, no lubię, chociaż bardziej żaglówki niż motorowe. Zdecydowanie. Pływa... Fajniejszego w żaglówkę. Więcej takiej trzeba mieć sprawności, żeby pływać jednak żaglówką. Trzeba mieć więcej umiejętności, prawda? No żagle, wiatr, no to jest jednak mi się wydaje bardziej ekscytujące, przynajmniej jak dla mnie, niż pływanie motorówką. Chociaż pływałam też dużo, no i było fajnie. Fajnie. A czym dla pani jest luksus? Luksus, no to co tutaj widać, zdecydowanie, tak. Łódki dużo droższe niż mój dom, także to jest luksus. Nasz instruktor zaprezentuje troszeczkę koślawo. Nie, dobrze było. Cześć, Klaudia jestem. Miło mi, Jarek. Jak Ci się pływa? A bardzo dobrze, woda taka może nie najcieplejsza, ale jest klimacik, bardzo fajnie. A nie myślałeś, bo ja co prawda dzisiaj robię program o jachtach, ale no nie mogłam się oprzeć, żeby tak nie zapytać. Nie chciałbyś wymienić tej deseczki na coś większego? Tam na przykład są takie fajne jachty. No jednak może nie, no to jest Karol, jednak robi swoje, jest to swoja zajawka, no zostałbym na tym jednak. Nie wyobrażam sobie inaczej spędzenia urlopu, bo tutaj ja jestem może tym złym, niewłaściwym przykładem, bo ja całe życie spędzałem wszelkie swoje urlopy właśnie na wodzie. Dzieci moje, jak troszeczkę podrosły, był moment, kiedy w formie buntu to powiedziała, abyśmy chcieli góry zobaczyć. Nie miałem tego wyboru, ale to... Niektóre dzieci to takim jachcie marzą. Tak. Dzień dobry. Na jachcie też można odrabiać matematykę, okazuje się. Fajnie jest? Tak, jest fajnie. Odrabiałeś kiedyś matematykę na jachcie? Tak, dużo razy. I jak Ci się podoba? No jest fajnie. Lepiej wychodzi niż w domu przy biurku? No zależy, gdzie się skupiam, czy nie. A da się skupić na jachcie jak buja? Chyba tak, tak. Super, a Pani pomaga mu w tym wszystkim. I co, ciężkie zadanie, jeszcze na jachcie to już w ogóle masakra, co? Znaczy na jachcie akurat jest fajnie, bo jest wygodnie. Przez pierwsze 5 godzin siedzieliśmy przy stoliku, ale tutaj lepiej idzie. Powodzenia, nie przeszkadzamy. Samych szóstek. Czym dla Ciebie jest luksus? Duży dom, dobry samochód, jacht. I jacht. To podstawa. Co dla Pana jest najfajniejsze w tym takim urlopie na jachcie? Pierwszy dzień, jak można wyłączyć komórkę i płyniemy raczej w nieznane trochę i świadomość, że zegarek przestaje mieć znaczenie akurat rzeczywiście. Jak pływam raczej po Bałtyku, więc tutaj troszeczkę śródlądzie stało się dla mnie za małe, więc troszeczkę inne oczekiwania niż tu, bo tutaj często tam jest tak, że płyniemy kilka dni po morzu, więc trudno mówić o kontaktach z jakimiś sąsiednimi jachtami, sportami, bo po prostu nie ma nic, ale to też ma swój urok. Taki malutki, w końcu znalazłem coś dla siebie. Ten myślę, że bym opanowała, nie opalałabym się tylko na nim, może bym coś tam jednak sterowała i może nie walnęłabym tym razem w boje? Kto wie? Ahoj! Niestety wszystko co dobre szybko się kończy, ale następnym razem zabiorę Was w jeszcze jedną podróż. Koniecznie oglądajcie Miszyn Faszyn. Klaudia Bednarz, dzięki za dziś i do zobaczenia. Ahoj! Niestety musimy się pożegnać, ale wszystko dobre, co się szybko kończy, czy jakoś tak?